Według oficjalnych wyników wyborów do Parlamentu Europejskiego z 53 nowo wybranych europosłów, aż 32 po raz pierwszy zasiądzie w europarlamencie, a 21 zostało wybranych po raz kolejny. Dodatkowo, wśród tych 53 europosłów jest aż 26 posłów obecnej kadencji Sejmu, więc ich mandaty poselskie obejmą kolejne osoby z list wyborczych. Dzisiaj przedstawię Wam nazwiska europosłów, którzy zdobyli mandaty w tegorocznych eurowyborach oraz nowych posłów na Sejm RP, Którzy obejmą mandaty po dopiero co wybranych europosłach. Zacznę od koalicji obywatelskiej, która osiągnęła najlepszy wynik w eurowyborach i zdobyła 21 mandatów. Magdalena Adamowicz uzyskała reelekcję, poprawiając swój wynik z 2019 roku o ponad 4,5 tysiąca głosów. Bartosz Arłukowicz, poseł na Sejm RP, również poprawił swój wynik z poprzednich eurowyborów i osiągnął ponad 264 tysiące głosów. Jego miejsce w Sejmie zajmie Barbara Grygorcewi. Tutaj zaznaczę, że stuprocentową pewność odnośnie tego, kto przejmie wygasający mandat, będziemy mieli dopiero po ślubowaniu. W końcu wskazana przez PKW osoba do objęcia mandatu może odmówić jego przyjęcia. Krzysztof Brejza w 2019 roku zdobył 84 225 głosów i nie dostał się do europarlamentu. Dopiero w styczniu 2024 roku objął mandat europosła, zastępując w Parlamencie Europejskim Radosława Sikorskiego. 9 czerwca wywalczył reelekcję, zdobywając ponad 205 tysięcy głosów. Poseł Borys Budka zdobył ponad 334 tysiące głosów i tym samym osiągnął najlepszy wynik spośród wszystkich. 53 europosłów. Jego miejsce w Sejmie zajmie Urszula Koszucka. Andrzej Buła zdobył mandat europosła osiągając prawie 66 tysięcy głosów. Posłanka Kamila Gasiuk-Pichowicz zdobyła prawie 137 tysięcy głosów. Jej miejsce w Sejmie zajmie Mariusz Popielarz. Andrzej Halicki uzyskał reelekcję i poprawił swój wynik z 2019 roku o prawie 42 tysiące głosy. Poseł Dariusz Joński zdobył ponad 194 tysiące głosów. Jego mandat poselski przejmie Krzysztof Piątkowski który w zeszłorocznych wyborach do Sejmu nie uzyskał reelekcji. Poseł Marcin Kierwiński uzyskał wynik na poziomie ponad 143 tysięcy głosów. Jego miejsce w Sejmie zajmie Maria Koźlakiewicz. Łukasz Kochut uzyskał reelekcję i poprawił swój wynik z 2019 roku o prawie 59 tysięcy głosów. Ewa Kopacz również uzyskała reelekcję, chociaż zanotowała gorszy o ponad 66 tysięcy głosów wynik niż w 2019 roku. Janusz Lewandowski utrzymał mandat europosła, który sprawuje od 2004 roku z jedną czteroletnią przerwą i poprawił wynik z 2019 roku o ponad 12 tysięcy głosów. Elżbieta Łukacijewska uzyskała reelekcję poprawiając swój wynik z 2019 roku o ponad 74,5 tysiąca głosów. Posłanka Jagna z walczak zdobyła ponad 58,5 tysiąca głosów. Jej miejsce w Sejmie zajmie Aleksandra Kot, która zostanie najmłodszą posłanką obecnej 10. kadencji Sejmu. Posłanka Mirosława Nykiel zdobyła niecałe 55 tysięcy głosów. Jej miejsce w Sejmie zajmie Maciej Tomczykiewicz. Poseł Jacek Protas zdobył prawie 126 tysięcy głosów. Jego miejsce w Sejmie zajmie Katarzyna Królak. Poseł Bartłomiej Sienkiewicz zdobył ponad 254 tysiące głosów. Jego miejsce w Sejmie zajmie Jerzy Mejsztowicz, polityk partii Nowoczesna, który w zeszłym roku nie uzyskał reelekcji do Sejmu. Poseł Michał Szczerba zdobył ponad 120 tysięcy głosów. Jego miejsce w Sejmie zajmie Magdalena Roguska. Michał Wawrykiewicz, osiągając wynik w okolicach 119 tysięcy głosów, zdobył mandat europosła. Posłanka Marta Wcisło zdobyła prawie 104 tysiące głosów. Jej miejsce w Sejmie zajmie Bożena Lisowska. Poseł Bogdan Zdrojewski zdobył ponad 310,5 tysiąca głosów. Jego miejsce w Sejmie zajmie i tutaj wielka niespodzianka Polityk nowoczesnej Krzysztof Mieszkowski, który w zeszłorocznych wyborach parlamentarnych nie uzyskał reelekcji. Prawo i Sprawiedliwość zajęło drugie miejsce w wyborach do Parlamentu Europejskiego i zdobyło 20 mandatów. Adam Bielan uzyskał reelekcję, chociaż jego wynik w porównaniu do 2019 roku jest gorszy o ponad 117 tysięcy głosów. Tobiasz Bocheński, ten sam, który kandydował z ramienia PIS na prezydenta Warszawy, Otrzymał prawie 96 tysięcy głosów. Joachim Brudziński uzyskał reelekcję, ale zanotował gorszy o prawie 71 tysięcy głosów wynik niż w 2019 roku. Poseł Waldemar Buda zdobył prawie 104 tysiące głosów. Jego miejsce w Sejmie zajmie Włodzimierz Tomaszewski, który w zeszłorocznych wyborach parlamentarnych. Nie uzyskał reelekcji. Poseł Michał Dworczyk uzyskał poparcie na poziomie prawie 124 tysięcy głosów. Jego miejsce w Sejmie zajmie Grzegorz Macko, posłanka Małgorzata Gosiewska. Tak, niestety to prawda. Zdobyła ponad 99 tysięcy głosów i została europosłanką. Jej mandat poselski przejmie Jarosław Krajewski, który w zeszłorocznych wyborach do Sejmu nie uzyskał reelekcji. Patryk Jaki uzyskał reelekcję i poprawił swój wynik z 2019 roku o prawie 8 tysięcy głosów. Mariusz Kamiński uzyskał wynik na poziomie około 110 tysięcy głosów. Jeśli ktoś uważał, że pan Mariusz wciąż jest posłem, to teraz nie ma już chyba żadnych wątpliwości. Pani Monika Pawłowska weszła już za niego do Sejmu, więc sprawa jest rozwiązana. Posłanka Marlena Malong otrzymała ponad 115,5 tysiąca głosów. Jej miejsce w Sejmie zajmie Lidia Czechak. Poseł Arkadiusz Mularczyk zdobył ponad 93,5 tysiąca głosów. Jego mandat poselski przejmie Anna Paluch, która w zeszłorocznych wyborach do Sejmu nie uzyskała reelekcji. Poseł Piotr Muller zdobył ponad 62 tysiące głosów. Jego miejsce w Sejmie zajmie Michał Kowalski. Daniel Obajtek, były prezes Orlenu zdobył ponad 171,5 tysiąca głosów. Poseł Jacek Ozdoba zdobył ponad 54 tysiące głosów. Jego miejsce w Sejmie zajmie Rafał Romanowski, który w 2019 roku nie dostał się ani do Sejmu, ani Europarlamentu. Mimo to w 2022 roku objął mandat poselski po Łukaszu Szumowskim. Rok później znowu nie dostał się do Sejmu, ale w listopadzie 2023 roku objął mandat europosła po Zbigniewie Kuźmiuku. W 2024 roku nie startował w eurowyborach, ale za to zostanie posłem na Sejm RP. Bogdan żońca uzyskał reelekcję, ale zdobył o około 18 tysięcy mniej głosów niż w 2019 roku. Beata Szydło również uzyskała reelekcję, chociaż nie pobiła swojego rekordu z 2019 roku. Przypominam, że wtedy otrzymała prawie 526 tysięcy głosów, co było nie tylko najlepszym wynikiem wśród wszystkich startujących wtedy europosłów, ale najlepszym wynikiem w historii eurowyborów w Polsce. W tym roku zdobyła o ponad 240 tysięcy mniej głosów. Dominik Tarczyński uzyskał reelekcję i poprawił swój wynik z 2019 roku o ponad 169 tysięcy głosów. Poseł Maciej Wąsik zdobył ponad 85 tysięcy głosów. Osoby, które uważały, że pan Wąsik nie jest posłem, mają obecnie stuprocentową rację. Mandat poselski po panie Macieju zostanie objęty przez Violette Kulpę. To kończy w końcu temat panów Wąsika i Kamińskiego. Jadwiga Wiśniewska, zasiadająca nieprzerwanie od 2014 roku w Europarlamencie, uzyskała reelekcję, chociaż jej wynik w porównaniu z 2019 rokiem jest gorszy o ponad 264 tysiące głosów. Żaden inny polski europoseł, który w tym roku uzyskał reelekcję, nie stracił od wyborów w 2019 roku aż takiej ilości głosów. Anna Zalewska uzyskała reelekcję, notując gorszy o ponad 60 tysięcy głosów wynik niż w 2019 roku. Kosma Złotowski, zasiadający w Europarlamencie od 2014 roku, uzyskał reelekcję, ale zdobył o ponad 45,5 tysiąca głosów mniej. Niż w 2019 roku. Trzeci najlepszy wynik w eurowyborach osiągnęła Konfederacja, zdobywając tym samym sześć mandatów. Poseł Grzegorz Braun zdobył prawie 114 tysięcy głosów, co było najlepszym wynikiem spośród wszystkich kandydatów Konfederacji. Jego miejsce w Sejmie zajmie Michał Połuboczek. Anna Bryłka, na którą osobiście oddałem głos, zdobyła w eurowyborach ponad 111 tysięcy głosów. Tomasz Buczek zdobył prawie 52 tysiące głosów. Marcin Sypniewski uzyskał wynik na poziomie ponad 49,5 tysiąca głosów. Poseł Stanisław Tyszka zdobył prawie 79 tysięcy głosów. Jego miejsce w Sejmie zajmie Krzysztof Szymański. Ewa Zajączkowska Hernik uzyskała ponad 102,5 tysiąca głosów. Trzecia droga w eurowyborach zanotowała czwarty najlepszy wynik. I wprowadziła do Parlamentu Europejskiego trzech europosłów. Poseł Krzysztof Hetman zdobył w eurowyborach w 2019 roku prawie 106 tysięcy głosów. Następnie w 2023 roku wszedł do Sejmu. Teraz w wyborach do Europarlamentu zdobył niecałe 45 tysięcy głosów. Jego miejsce w Sejmie zajmie Henryk Smolasz. Adam Jarubas uzyskał reelekcję, chociaż uzyskał gorszy o ponad 57 tysięcy głosów wynik niż w 2019 roku. Poseł Michał Kobosko zdobył ponad 39 tysięcy głosów. Jego miejsce w Sejmie zajmie Bożena Chołownia. Zaznaczę tylko, że to nie jest rodzina Szymona Hołowni, lecz zwykła zbieżność nazwisk. Ostatnim komitetem, który wprowadził do Parlamentu Europejskiego swoich ludzi jest Lewica. Robert Biedroń uzyskał reelekcję, ale jego wynik w porównaniu z 2019 rokiem był gorszy o ponad 30,5 tysiąca głosów. Posłanka Joanna Scheuring-Wielgus uzyskała poparcie na poziomie ponad 57,5 tysiąca głosów. Jej miejsce w Sejmie zajmie Piotr Kowal. Poseł Krzysztof Śmiszek osiągnął wynik na poziomie ponad 70 tysięcy głosów. Jego miejsce w Sejmie zajmie Marta Storzek, którzy europosłowie według was nie będą działać w interesie Polski lub będą wyjątkowo irytujący. I dlaczego są to Łukasz Kochut oraz Małgorzata Gosiewska? Odpowiedzi zostawcie w komentarzach pod nagraniem, dajcie lajka, like, subskrybujcie, udostępniajcie na Facebooku i do zobaczenia wkrótce.